kilka słów na temat pochodzenia choroby, pochodzenia bólów nóg, brzucha, wątroby, serca, głowy, karku. Chciałbym powiedzieć kilka słów na ten temat, ponieważ jest wiele wątpliwości odnośnie pewnych bólów, które się pojawiają w naszym ciele. Te bóle nie tylko mogą być wywołane przez jakieś anteny, przez jakieś nadajniki, przez jakieś radary, czy przez jakąś satelitę, która akurat puszcza jakieś wiązki w tym, a nie innym obszarze, ale również może to być, drodzy kochani, powiązane z podczepem astrali, podczepem jakichś stworów astralnych, które po prostu się znajdują w danym miejscu, lub mogą wystąpić negatywne energie, które występują w danym pomieszczeniu. Jesteśmy na jakimś dworcu, jesteśmy na jakimś miejscu publicznym, w lesie i zaczyna nas boleć głowa, zaczyna nas boleć kark, plecy, nie wiadomo z jakichś przyczyn, zimno nie jest, zimno jest ciepło, a zaczyna nas po prostu boleć. To, drodzy kochani, mogą być astrale, które się w danym momencie podczepiają pod nas i powodują właśnie takie i nie inne bóle reumatyczne, bóle nóg, bóle stóp, bóle wątroby, bóle serca, ponieważ może nam się sfiltrować jakiś stwór, który się doczepił do serca i nas boli bardzo serce, lub podczepiła się pod nasze serce negatywna energia i dzięki czemu po prostu serce nas pobolewa i czasami nas boli bardzo mocno w nocy. To są, drodzy kochani, albo astrale, albo negatywne energie, które się podczepiają właśnie w dane miejsca i wówczas tylko konfirmacją słowną, a niekiedy są odpowiednie inne techniki, które usuwają właśnie takie astrale z danych miejsc. Szamani to na przykład wykorzystują jakieś zioła, jakieś rośliny do tego, by po prostu w pewnej ceremonii oddalić dane astrale, dane duchy z tego miejsca. Również osłabienie aury, osłabienie, brak sił może być, drodzy kochani, połączone że podczepem, z jakimś podczepem, że jakiś duch się podczepił i po prostu ssa z nas energię, lub jakaś osoba się podczepiła i po prostu wyciąga z nas energię i my o tym po prostu nie wiemy, jesteśmy zmęczeni, nie wiemy, co się z nami dzieje, a tak to po prostu jest jakiś duch, jakiś astral podłączony i powoduje w nas zakłócenia. To była taka informacja dla Was. Jeszcze raz, drodzy kochani, polecam Wam aronit, odpromiennik bardzo zdrowy, który służy do leczenia, do usuwania różnych bólów, poprawy samopoczucia. Ja ten odpromiennik sprzedaję na linku pod YouTube. Od Ciebie się żegnam. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.